Siema, siema. Z tej strony Kolo. Dzisiaj sobie odpoczniemy od PlayStation. Odpoczniemy od PlayStation, zajmiemy się Xboxem 360 Slim. Slim zwykły, nie ten E. Ten E ma mniejszy włącznik. To jest ten z większym włącznikiem, czyli Slimka zwykła. Zresztą tu powinno być napisane. Zresztą widać tu też po gnieździe zasilania. No i gdzieś tu jest pewnie napisane, że to jest Slim ten zwykły. Pewnie. Musi to gdzieś pisać. Mi się wydaje. No, po modelu 1439, kto się zna, ten widzi. Czy tu jest gdzieś napisane, że to jest po prostu Slim? Jest tu data produkcji pewnie, zaszyta gdzieś. A nie, nawet jest tu nabita 2011-06. 09, 2011, 21. No to co, 10 lat? To znaczy 20, no 13 lat ma sprzęt? To nie jest taki starość. O, może i Xboxa tego jedynkę wezmę? On będzie miał za 20 lat. Nie, myślałem, że jakiś taki mega staroć, no ale się okazuje, że ten sprzęt wcale nie jest taki turbo stary, no 13 lat. No w każdym razie, no sprzęt jak sprzęt. Ponoć działa. Tu jest jakiś kabelek. Wiecie co, ja bym najpierw rozłożył go i zobaczył, do czego jest ten kabelek. Zasilacz mam, pady mam, kable mam, mógłbym go podłączyć, pokazać, że działa. Ale strasznie mi intryguje ten kabelek i tutaj było takie coś pod USB podłączone. To się połamało, ja to wyrzuciłem w zasadzie, bo to tak naprawdę nie było nic. To była taka przejściówka, że to było tak, wtyk USB, wtykało się to w gniazdo i to miało na sobie gniazdo, że można było później, że no nie traciło się tego portu USB, tylko można było w to gniazdo coś włożyć. I tak naprawdę do tego kabelka to dawało, bo sprawdzałem, widziałem ścieżki, dawało tylko 5V i masę. Czyli to po prostu ten kabelek prowadził zasilanie. Te środkowe dwa piny zewnętrzne, środkowe dwa piny były niepodłączone do niczego. Czyli to było takie coś, tylko takie coś, że wkładałeś to w USB, nie traciłeś tego USB, bo to miało gniazdo USB, więc przepuszczało cokolwiek podłączyłeś, na przykład Kinecta, to, czy pada, czy cokolwiek, to przepuszczało wszystko, tak ścieżki pokazywały. Natomiast pod plus 5V i masę był podłączony gniazdo, do którego wtykało się ten kabelek. Nie? I to było w jakiejś tam plastikowej obudowie. Obudowa była połamana. Zresztą części obudowy brakowało, bo tak to bym sobie przeczytał na nazwę tego urządzenia z obudowy, a tak to było tylko część obudowy, więc nic tam nie wyczytałem, więc nie mogłem zgooglować tego, co to niby miałoby być. A natomiast z analizy ścieżek wyszło, że to było takie typowo zasilające. Ok. Tu mam jeszcze jednego Xbox. Tego już wyczyściłem. Tu mam innego Xboxa. Zobaczcie, jakie to brudne przychodzi. Tego wyczyściłem, tego jeszcze nie. Coś chciałem tylko pokazać tutaj wam. To jest takie APC do restaurowania plastików w samochodach. Detailerzy to używają samochodowi. Fajny daje efekt, nie? Tą już przetarłem. Dlatego... Oczywiście po wyschnięciu trochę się wyjaśnia, więc to nie jest, że to jest taki żywy, fajny, czarny kolor cały czas. Minimalnie się wyjaśnia, ale już nie wyjaśnia się aż tak, jak było. Nie? Bo raz, że no pewnie trochę kurzu starłem, a dwa, że... a dwa, że to też ma pewnie jakieś w sobie, nie wiem, utleniacze, czy jakiś inny składnik, który wchodzi z tym plastikiem w reakcję i
powoduje, że on się tak troszeczkę przyciemnia, nie? No, nawet to ładnie, ten chrom ładnie wyszedł po przetarciu, ale po wyschnięciu znowu się zrobił brzydki. Ale do tego chromu jest inny środek, który czyści te chromy, specjalne do chromów. W każdym razie chciałem tylko powiedzieć, że strasznie był ten Xbox brzydki. Taki był jasny, taki wyblakły, a tak fajnie ożył po przetarciu. Mega był fajny, bo był taki mokry, fajny, żywy. Jak wysechł, no to troszeczkę zblakł, ale to nie jest to, co było, jak go wyciągnąłem z paczki. Tutaj jest taka klapka, tu jest dysk. Gdzie jest dysk? A, o. Jak czyściłem, to wyciągnąłem dysk, był cały zakurzony. Dysk jakiś, nie wiem ile, chyba 500 giga. Chyba 500 giga, albo 256, nie pamiętam. Jakiś tam dysk. Oryginalny, to oryginalny. Później można ten plastik otworzyć i sobie zobaczyć do tego dysku, do środka. Natomiast co chciałem pokazać, dawno nie grzebałem w 360 i mam tutaj taki opening tool, to jest do fatów, przydatne bardzo, jednocześnie wciska te wszystkie, zwalnia te wszystkie blokady, 2, 4, 6, 7 blokad. No, wepchać 7 śrubokrętów takich cienkich naraz i dłubać nimi ciężko, a tak to wsuwasz taką blaszkę, zwalnia wszystkie 7 blokad, jego budowa schodzi. Pikuś. To jest do slima, ale nie pamiętam już, jak to się używało. Za to pamiętam, jak się tym otwierało te obudowy, więc nie wiem, czy to w ogóle użyję. Bo nawet nie pamiętam, gdzieś to się to długie, gdzieś to się wkładało. W którąś tu dziurę. Coś się zwalniało, chyba tu się tak, nie pamiętam. Będziemy kombinować, to znaczy kombinować, no lecieć tak na freestyle. Dobra, od której ja tej klapy zaczynam najpierw? Od tej strony? Opa. No i już widać ten cały kurz. I już widać ten cały syf. No strasznie usyfiona była ta obudowa. Chyba jedyne, co mi zostaje, to psiknąć APC-kiem. Przetrzeć szmatą mechanicznie, bo ten pędzelek to... Bo to nie jest taki kurz, wiecie, że się pędzelkiem go przeleci. Bo to jest taki przyklejony już kurz. Nie wiem, od szlugów, albo po prostu od tyle lat już był na tej konsoli, że wciągnął wilgoć z powietrza i się po prostu przykleił wręcz do tej obudowy. Dobra, tu coś dziabłem, teraz jakoś tu muszę dziabać te. Jak te... Jak były te zaczepy skonstruowane? Nie pamiętam, czy ja mam je pociągnąć, czy ja mam je próbować wciskać. Jedno z dwóch. Spróbuję latarką poświecić, zobaczyć. Okej, dobra, ja je chyba mam tak złapać. Tym się tego nie da zrobić w ogóle. Spróbuję tym. No tym lepiej. Tym lepiej, ale trochę ciężko. Nie wiem, czy nie lepiej od boku zacząć. To jest taki do ściągania klampa.
No kurde, nie pamiętam już, jak to się zdejmowało. A, czekajcie, bo ja najpierw muszę... Dobra, okej. Ja najpierw muszę wyciągnąć ten czarny plastik. Żeby dopiero ten... ten zdejmować. Okej, kumam, pamiętam. Delikatnie, żeby nic nie połamać. Opa. Opa. Już widzę te memy. Opa. Kurde, no. Nie pamiętam, jak były te plastiki. Bo tutaj wygląda, jakby one zupełnie inne miały te zaczepy. Przynajmniej od tej strony. A też nie chciałbym tego połamać. Dobra. W każdym bądź razie teraz widzę, o, jak te się zwalnia. Okej. Czyli jednak źle pomyślałem. Tego plastiku wcale nie trzeba wyciągać. Jak zwykle znawcy YouTube'owi pokazujący, jak rozebrać konsolę. Mówią o wyrywaniu tego plastiku. Stąd tak naprawdę nie trzeba tego robić. Bo wystarczy, że lekko go podniosłem, żeby sobie zobaczyć, przypomnieć, jak skonstruowane były te zaczepy. Żeby umiejętnie wepchać mój ten tool. Właściwie tą końcówkę albo tą końcówkę, zależy co używacie. I tak musicie mieć pewnie coś do zdejmowania klampa, więc ta końcówka od ściągania klampa jest mega do tego celu. I wtedy cyk, 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 szybko to idzie. Tylko trzeba pamiętać jak. Jak się kupę lat konsol nie rozkręcało, to człowiek zapomina. Co ja tutaj teraz wykręciłem? Na pewno śrubkę, a to jest kareta Wi-Fi. Model 1400. Made in China. O, zwykłe Wi-Fi.
Tu ma antenę taką. Tu ma też na PCB namalowaną antenę. Nie wiem, czy to jest Wi-Fi i Bluetooth do padów, czy pady działają tu po Wi-Fi, czy to jest tylko Wi-Fi. Ciężko powiedzieć. To jest chyba tylko Wi-Fi. Tak, bo ona była w sumie. Ona chyba jest jako dodatek. Bez niej konsola też działa, po prostu wtedy nie masz Wi-Fi, ale pad działa, więc to nie może być też Bluetooth. Przetestujemy, czy bez niej pad działa później, bo już nie pamiętam. Ale na pewno tak, bo przecież po rozkręceniu, jak miałam gołą płytę główną, a to chyba, że miałam po kablu połączony USB wtedy pad. Nie, czekaj, to jest Xbox, tu nie ma po USB, to w Play Trójce jest po USB. W Xboxie jest kabel USB do pada z takim, ale tam w padzie nie ma USB, tak jak w PlayStation 3 czy w PlayStation 4. W Xboxie jest jakaś taka kostka czarna na końcu tego kabla i to musi być jakiś specjalny kabel. Siłeczkę wkładam do woreczka. Dobra. Co dalej? Co dalej? Dalej trzeba będzie tutaj już jest odklejona, była odklejona. Sticker był już lekko uchylony, tak? Przez kogoś wcześniej. Ktoś tam się dobierał do tego sprzętu. Ja wezmę ten otwieracz do klampa. I tak. Podważam ten plastik. Ok. I podważam ten plastik. A. Jednak wezmę tą szpatułę. O. Ona jest taka bardziej hardkorowa. O. I po podważeniu tych dwóch plastików obudowa się nam otwiera tak. Teraz trzeba tutaj najprawdopodobniej tu, gdzie była ta. Nie, tu powinna być jakaś szpara, którą się wtyka. Tula, czy to było w modelu E? Kurde. Szukam szpary, ale nie widzę. Czy może ja muszę najpierw to zdjąć? Dobra, być może. Zróbmy tak. Tutaj lekko podważę. I spróbuję. No nie. Okej, jednak to się jakoś musi wyciągać. Okej. No to dobra. Testujemy. Czy tu jest jakiś zaczep? Coś jest? Było. Czy tu coś jest? Było. Tutaj chyba nie ma. Kurde. Tutaj musi trzymać, no ale chyba, że jest jakoś połamany, dlatego ja nie jestem w stanie go zwolnić.
Nie, tu jest coś nie tak. Tu jest ewidentnie coś nie tak. I teraz czy z tej strony jest jeszcze jakiś zaczep? Okej. To czy ja mogę jakoś od tej strony dojść? Kurde, nie. O, puściło. Dobra, puściło. Nie wiem co. Nie wiem czemu ten nie chciał puścić. W każdym razie tu już mamy rozpięte. To teraz patrzymy czemu tutaj się nie chce otworzyć. I tak, pierwszy zaczep będziemy mieli tu. O. Puścił. Widzicie? Puścił i teraz drugi zaczep był. Kurde, dobrze pamiętałem, że pod tą naklejką. Czyli jednak trzeba było tutaj zrobić dziurę i to do tego jest ten element. No niestety musiałem zrobić tą dziurę. No, nie chciałem łamać tej obudowy. Teraz można by było ten zaczep połamać, wpiździec i takie sobie naklejki, nie wiem, z Chin gdzieś zamówić, żeby tą dziurę zakleić. I... Bo tu i tak nie ma żadnego numeru seryjnego, nie? Numery wszystkie są tu, więc to jest taka standardowa naklejka. Zarwać to i po prostu zamówić od Chińczyka takie naklejeczki, przykleić, żeby była ładna bez dziury, a tą po prostu połamać tu, żeby w przyszłości można było sobie ją otworzyć bez znowu dziurawienia tej naklejki, nie? Gorącym powietrzem. Muszę wpisać w Google sticker Xbox 360, i zobaczyć te naklejki plus ten sticker, żeby kleić świeże, no bo no ja na przykład nie wiem jak to robią serwisy w Polsce, ale ja nie wyobrażam sobie, żeby przysyła mi klient jakąś konsolę, która ma 20 lat i jest dla niego zabytkiem, a ja mu odsyłam z dziurą i mówię, no panie, no musiałem zrobić dziurę, inaczej bym nie otworzył, nie? A klient, kurwa, ej, ale to ja się nie godziłem na to, żeby mi robić dziurę w konsoli, nie? I później gadaj z klientem, nie? Więc mówię, na przyszłość bym to dziabnął tutaj kombinareczkami, obciął ładnie, to znaczy obcinaczkami do plastiku, nie? Cyk, cyk, ten zaczep. I tak ta konsola się wystarczająco mocno trzyma kupy, więc ten zaczep nic nie osłabi. No i przykleił tam nową naklejkę, nie? Natomiast tą dziurę już wam pokazuję. Jest mniej więcej między C a R, między R a C, w tym napisie tutaj, tak trochę wyżej, nie? Sam sobie musiałem podpowiedź na internetach włączyć, bo nie mogłem wymacać. A, czekajcie, i teraz, żeby podnieść tą obudowę, to ja muszę tu śruby poodkręcać, a ja już się pcham, żeby to robić. No ciekawe, jak bardzo jest zabrudzona w środku. Plastiki to do czyszczenia to daję na bok. Na razie tylko jedna śrubka. Także wszystko tej konsoli to jest na zaczepach. No, plastikowych zaczepach. Aha, i tu jest jeszcze ten plasticzek. Aha, to później. Tu jest ten plasticzek. Trzeba uważać, jak się go
jak się go no ten demontuje, nie? Bo tam jest chyba jakaś, co to się posypało? Jakby było klejone co najmniej czymś. Ale nie, no dobra, to jest dziewica, to ja tutaj nie było nikogo, więc. Więc to po prostu musi jakiś kawałek plastiku być, jakiś tam gwintów czy coś. Bo jak się kupuje z polskiego Allegro albo głównie OLX-a, to tak, to mogło być klejone czymś. Zdarzały mi się już Xboxy. Te pierwsze. Xbox Classic albo Xbox Original. Różnie to ludzie mówią. Zdarzały się Xboxy, gdzie ktoś jakiegoś czarnej mazi, jakiegoś kleju napchał. Ej, no nie, no kurde, musiał to ktoś rozkręcać. Co ja gadam, że ja tu będę pierwszy? Przecież tu przeróbka jest. Przecież do niej ten kabelek śmieszny idzie. Ja rozumiem, o co chodziło. Tą przeróbkę się aktywowało tym, że jak się to coś wkładało do USB, to przeróbka dostawała prąd i działała i można było grać w piraty. Natomiast jak nie chciałeś grać w piraty, tylko chciałeś pograć coś online z ludźmi przez Xbox Live, czy jak to tam się nazywało, nie wiem, ja nigdy nie grałem, więc ja nie wiem. Ale jak chciało się zagrać online, to żeby nie dostać bana od Xbox Microsoftu na koncie tym online, to po prostu odłączał i wtedy miał bez przeróbki i grał online. A jak chciał go zagrać pirata offline w jakąś grę, taką bez internetu czy coś, to podłączał kabelek, przeróbka dostawała prądu, aktywowała się wtedy i ten. No i wtedy nie można było się z tym kontem Microsoft połączyć, nie? Żeby bana nie dostać, nie? I chyba tak to po prostu ktoś sobie rozkminiał. Pewnie miał dwa konta, nie? Swoje konto to online i konto o na przykład tam jako ja2, czy ja3, czy ja coś tam, które miał po prostu offline i. Żeby bana nie dostać, nie? Tutaj trzeba ten zwolnić. Ten plasticzek tutaj tak oddać do góry. O. I teraz ta siemka wychodzi. O, cyk. To jest od ejectu. Tu jest eject. A nie, i od przycisku. Ok, i od przycisku power. I od LEDów pewnie tutaj diod. No, czyli ta taśma jest dość ważna w sumie. Wychodzi na to. No i konsola uwalona w środeczku. Ale ładna, ładna. Natomiast ja pierdziel, ale jestem podjarany. Co tu jest? Tu jest jakiś kawałek. Tu jest taka obudowa. Ja myślałem, że to jest tylko kawałek takiego tekturki, którą sobie wyciągnę i wyrzucę, ale nie, 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 to jest ten cały mod chip jest obudowany tym, bo widzę, że od dołu też jest. Ja bym musiał napęd wyciągnąć, żeby się do tego dostać. Ale to jest fajne, nie chcę tego uszkodzić. Jejku, aż sprawdzę, czy na pewno się ten, czy na pewno się nagrywa, bo fajnie chciałbym mieć to, kurde, jednak. Jednak bym chciał, żeby z tego jakieś wideo zostało, bo ciekawa rzecz. Tu pewnie niektóre śrubki są od dysku, niektóre są od zasilacza, tak? Czekaj, bo to nie, to tu jest zasilacz? Nie, zasilacz tu jest na kablu. To nie jest One S. W One S-ie. I w One X-ie chyba.
Jest zasilacz tu w środku. Dobra, już odkręcę wszystkie śruby. Chociaż, żeby wyciągnąć sam napęd, to nie muszę ich wszystkich odkręcać. Ale odkręcę wszystkie już, jak zacząłem. Bo i tak będę musiał to wyczyścić, zdjąć chłodzenie, może delida zrobić. No i oczywiście zostawię go z tą przeróbką. Bo o ile działa. Bo ciekawe takie zabytkowe coś, kurczę. Ej, tu kabel ktoś wymienił. Chyba. Ale ktoś się tutaj musiał tą konsolką bawić. Ej, ten mod. Ten plasticzek, wydaje mi się, że on był demontowalny. Czy ja nie pominąłem jakiejś śrubki? Pewnie, że pominąłem tą tutaj. Okej, z tej strony nie było. Okej, teraz powinienem móc zdemontować to na dysk. Wow. Aha, okej. Ten plastik wyszedł. To ja już widzę, że tutaj trzeba to jeszcze odkręcić. Okej. Teraz dopiero ten plastik mogę wyciągnąć. Wow. Natomiast tutaj jest ten cały mod. Ej, i wiecie co? To jest mod do napędu. To jest mod do napędu zbudowany w taki sposób, że do płyty głównej podłącza się mod, a do moda podłącza się napęd. Matko Boska, przecież ja mam teraz sprzęt, żeby sobie napęd softem zmodować. A tu ktoś zrobił taką rzeźbę. Wow. Ciekawe. Aż chcę to zobaczyć. Czy to jest jakieś kupne coś? Dobra, odłączyłem tą tasiemkę, troszeczkę hardkorowo ją potraktowałem, odłączając ją.
ponieważ ją tak po prostu jakby wyszarpałem. No ale cóż, trudno. Okej. I to teraz to otwieram tak jakbym, nie wiem, otwierał jakieś, kurczę, paczkę z petardami z odpustu. Tu jest, tu się chyba trzyma, czy coś na rogu. Ej, tu jest karta SD. Tu z boku ktoś jakby dał dodatkowego power tape'a, ale to tak jakby go później przykleił w jakimś późniejszym, w późniejszej interakcji tego power tape'a, który strasznie mocno trzyma, zakleił dziurę tym power tape'em na kartę SD i dlatego ja tego nie mogę wyciągnąć, bo ten power tape strasznie trzyma. O. Ba, aż mi się do rękawiczek przykleja. Wyciąłbym tego power tape'a stąd. Bo oryginalnie go tu nie powinno być. Opa. Jezu, jak mi się to do rękawiczek klei dziadowo. Znaczy dziadowo, no. Trzeba powiedzieć, że pomimo lat power tape dobrze klei. Okej, okay, ten power tape jest jeszcze tu. I tu go mam. Dobra. Tu jest ta tasiemka. Tu są plastiki do czyszczenia. To na bok. Tu jest napęd, który też przydałoby się z boku wyczyścić. O, tu jest jakiś taki kurz. Ok. Tu jest cała ta kablologia. Czyli to oryginalny kabel, co szedł do napędu. Kabel dysku. Tutaj kabel, który szedł do napędu. Tu kabel do dysku, zasilanie napędu. Kabel do napędu, który w tym przypadku wchodził do tej płytki. To jest ta obudowa tej całej płytki. Natomiast to za płytka. Jakaś kość Winbonda, Latis to jest FPGA najprawdopodobniej, albo jakiś inny mikrokontroler, na który sobie ktoś jakiś soft napisał. Tu jest ta tasiemka od zasilania. Tu jest jakieś, pewnie tutaj tym gniazdem coś zaprogramowali. Chyba no, powinien mieć nawet podobny programator, bo układ pinów mi się zgadza. Więc jak to jest do tego Latisa, to ja powinienem mieć LCPD, jakiś programator być może podejdzie.
Karta SD. Ciekawe, co na niej jest. I ile ona ma. Uwaga, 128 MB bodajże. Jeśli dobrze widzę. 128 MB. Ciekawe, co na niej jest. Lol. No, pogoogluję sobie. Pogoogluję. Natomiast ja to chyba zostawię sobie na pamiątkę. Tylko pytanie, czy w konsoli, czy na półce? Zostawiłbym to w konsoli, ale bez tej obudowy śmiesznej. Jakoś bym to tak przyczepił, żeby tu się zwarcie nie zrobiło, nie? Zresztą tu widzę, że tu jest ładnie obklejone. Tu nie wiem, po co ta cała obudowa była. Zasilanie bym jakoś inaczej rozwiązał, po prostu bym to na stałe zasilił jakimiś dwoma kabelkami gdzieś do płyty głównej. Chyba, że te 5 V nie zasilało tej płytki, ona brała zasilanie bezpośrednio z tego kabla. Te 5 V było tylko dla niej sygnałem, kiedy ma się aktywować, a kiedy nie. W takim razie tu powinna być z worka, którą można zewrzeć na stałe, żeby ta płytka cały czas chodziła bez tego głupiego kabeleczka. Nie widzę jakiejś takiej zwory, żeby tu była zwora opisana. Stricte. Typu na przykład power on, albo always power, albo cokolwiek. Tak. TDO, TCK, TDI, TMS to będzie chyba LPCD, czy LD. No jakoś tak. Te układy programowalne, no. Sygnały widzę, także ciekawa. Co to ludzie nie wymyślą, żeby ten zagrać w grę piracką? To znaczy, ludzie to wymyślają dla kasy. No. Widocznie komuś się opłacało zapłacić parę złotych. Z drugiej strony, kto teraz gra w płyty na w gry na płycie? Przeważnie się gra w gry z dysku, nie? Do tego trzeba mieć zrobionego RGH. Ten chip najprawdopodobniej dawał możliwość. Okej, czyli na karcie SD jest zapisany w pliku tekstowym tylko CDK, czyli kilka cyferek.
I ISO z dysku ładował? Nie. Okej, czyli brakuje mi do tego dysku. Tylko pytanie, jaki dysk do tego XK'a bym musiał zrobić? Fajna zabawa by była z tym, żeby sobie zostawić takie środowisko do zabawy. No i można by to sobie mieć na pamiątkę, że kiedyś takie coś istniało. Okej, czyli kumam, czyli źle popatrzyłem na te ścieżki przy tym. Przy tym wichajstrze USB, który tutaj był połamany, on nie tylko zasilał, to znaczy on od strony konsoli zasilanie brał, tam pchał do tego dysku, ale z dysku musiał przesyłać sygnał do tej płytki. 1 hour later. Już miałem sobie iść, lecz tak mnie coś tknęło, zacząłem szukać i powiem wam, że znalazłem to ustrojstwo. To jest to. Tu jest ta tasiemka. Tak, ta tasiemka wchodziła sobie ładnie tutaj. O. No to będę musiał poprawić lód, bo coś się zagięło. O. I szła do tamtej płytki. Jednak to gniazdo niestety zostało wyrwane, ponieważ wysłał mi to ktoś z zagranicy, tą konsolę z tym włożonym do USB. No i gniazdo tamto... Sorry, gniazdo tamto połamane wyrwałem kombinarkami, wyrzuciłem. Tu są pady zarwane. Jeden jest, trzy są zarwane. Mam gniazdo, które będzie pasować, znaczy tam wtyk USB, który oczyszcza ładnie te pola, to on tu ładnie przypasuje. I teraz pytanie, jak to polutować? No jedno mam, plus 5 V. Masa, no to masę na płytce znajdę. No, masę znaleźć na płytce nie będzie problem. Także... Myślę, że jestem to w stanie. Zregenerować. I to nawet nie powinno być bardzo trudne. Tu mam jakąś tam lutownicę. Tu mam jakąś tam trzecią rękę. Nawet nie biorę się tutaj za iście pod mikroskop, bo to nie ma sensu nawet odpalać mikroskopu do takiej robótki. Ja tu bym tylko potrzebował czyścik. Tak ją. Taką zwykłą, starą kalafonię. Ale ona daje. Jezu, przypominają mi się czasy.
technikum elektronicznego. Fuu, ten smród. Smrutnej kalafonii idealnie pasuje do smrodu tego taniego PCB. Dobra, z tej strony grzeje, a od dołu o. Dobra, usunąłem tą blachę stąd. I przydałoby się jeszcze spróbować tą masę. Dobra, solder maski trochę zdrapałem, widzę trochę miedzi. To można by się do tej miedzi przyłapać i powinienem mieć tą masę. Jeśli dobrze myślę, to jak tutaj dam troszeczkę cynki mojej kochanej. Opa. I włożę teraz gniazdo. To gniazdo troszeczkę to nie jest takie gniazdo, jak miałoby być. Ale spoko. Zaraz będzie. O, powyginałem kombinarkami te piny. Tadam. Idealnie, jakby tu miało być, jakby tu zawsze było. Pasuje, jakby zawsze tutaj było. Jeszcze podoginałem trochę pinę.
Spoko. Tak będzie ok. I teraz z tej strony jeszcze polutować. Okej. I teraz jeszcze tutaj. Okej. Aha, i tą masę, bo na razie plus 5 V przylutowałem, a jeszcze by się przydało tutaj nalutować tą masę. O, zrobiona. Dobra. Teraz tylko byśmy sprawdzili, czy to na pewno działa. W sensie... Teraz tak, tutaj 5 V. OK. To jest tak, tutaj te 5 V wyjście. Wyjście. Czy to się... Kurde, tą końcówkę mam połamaną. Aha, tu jest. Dobra. 5 V z 5 V i teraz takim, że to jest odbicie lustrzane. I masa z masą, ok. Obudowy też, a te masy są osobno. I plus 5 V. I teraz jeszcze tylko sprawdźmy, czy ten sygnałowy jest z tym połączony. Ej, jest. Nie, nie jest. Aha, ok. I ten sygnałowy. Z tym, no, dobra. Czyli 5 V jest połączone między tymi a tym, między konsolą a tym dyskiem. Natomiast sygnałowe w takim razie idą do tego. A ja myślałem, że to jest coś nieważnego. Bo ja sprawdzałem połączenie sygnałowe między konsolą a tym chipem. Bo myślałem, że tu jest jakaś komunikacja, że on hakuje przez USB tą konsolę softowo czy coś. Niezbyt rozumiałem, jak to niby działa, a... Ale teraz już wiem, że tak naprawdę to chodziło o to połączenie sygnałowe do tego dysku.
a do chipa, a z konsoli miało tylko brać zasilanie dla dysku twardego. No, wiem jak to działa, no to już teraz, znaczy wiem co to jest, to się domyśliłem teraz jak to może działać, no bo rzeczywiście dysk taki 3,5 calowy na USB, on żre prądu, nie? Więc on potrzebuje, to on bierze 2 ampery z konsoli, nie? Przecież nie takim cieniutkim kabelkiem. A tym kabelkiem ma iść sygnał. Mówię, to teraz jak już wiem co to jest, to urządzenie, i oglądałem YouTube'a i wiem jak to działa, to mi się ułożyło w całość, nie? Według mnie to nie jest w ogóle potrzebne, bo skoro tutaj jest tak fajnie odizolowane, to tutaj tylko kawałek tasiemki przykleić, żeby tutaj ten metal nie był na wierzchu, i później, aha, bo później idzie ta klapa aluminiowa. Ta metalowa klapa od góry idzie razem z obudową, to tutaj wystarczy tylko dać nakleić izolację, nie? Tak? Bo to ten, tak, ten kawałek. Tu nakleić izolację na to i ten. I wtedy to będzie całe odizolowane i to można włożyć tak o, luzem, bez tej obudowy, nie? To jest, nie wiem, przesada trochę. No, a tutaj jest okienko na tą kartę SD. Na ten, o, slot karty SD. A to okienko, nie wiem czemu, ktoś jeszcze zakleił power tape'em. Tak powinno być, nie? W oryginale. Nie wiem, ktoś tutaj power tape'a na hama przykleił. Zresztą widać. On jest później dodany, bo ten, kto to instalował, używał takiej przezroczystej taśmy. Ktoś tutaj na hama dał tego. Chociaż ten power tape też był pod spodem, to. A może ten, który to instalował, dopiero jak podłączył kartę i sprawdził, że wszystko działa, to na koniec tylko jeszcze dał power tape'a, skręcił i oddał klientowi. No, to też tak mogło być. No, w każdym bądź razie fajna rozkmina z tym. No, wywalę to ten kawałek tekturki. I wywalę ten kawałek tekturki i zamontuję to tak, żeby fajnie se tutaj wisiało tak o. I ładnie odizoluje obudowę. No. Zresztą nie wiem, po cholerę tutaj w ogóle obudowa w tej konsoli od góry. Można by jakąś pleksę dać tylko od góry i żeby można było se tam patrzeć, jak to się, nie wiem, tutaj diody jakieś poinstalować, niech się kręci wiatraczek, niech to mryga fajnie sobie i ten, i zrobić taką o konsolę, nie? Taką demonstracyjną, nie? Bez. I w ogóle, czy tu jest napęd potrzebny? Wtedy? Po co napęd? Jak to emuluje napęd? To wtedy można bez napędu. Ej. No bo napęd rozumiem to jak oryginalną grę z płyty chcesz odtwarzać, to wtedy rzucasz napęd, nie? Do napędu płytę i odtwarzasz. Pytanie na przykład, co jakby napęd był uszkodzony i nie chciałbym w ogóle korzystać z płyt. Wtedy mógłbym sobie co? Muszę tu posprzątać w ogóle na tym stanowisku. Wtedy mógłbym sobie co? Wtedy mógłbym sobie z napędu zrezygnować, czy bez napędu to nie będzie działać? O, to jest pytanie i trzeba na nie odpowiedzieć. Za chwilę to gdzieś odłożę. W ogóle posprzątam tu później. KT5. I powiedzmy, że KT6. Taki miks. I szczoteczka. Nie, dziwna jest ta szczoteczka. Gdzie mam szczoteczkę do zębów? O. Ręcznik papierowy. Zmywacz. Zmywacz, w sensie ten.
O. No i ładnie już domyte z skalafonii stopnika. Trochę krzywo. No ale to nie ja to połamałem. Tylko jakiś rzeźnik. O, tu jest w ogóle ten. Z tego ribbon cable. Z tej tasiemki to odpadło, to niebieskie. O, może taką tasiemkę gdzieś zamówię skądś. Na Allegro, jak wpiszę, pewnie tasiemka 4 pin. Tylko na długość ile? 10 cm? O, dyszka. To bym zamówił nową. O, i tutaj pod USB i mega. I tu pod tym plastikiem ta tasiemka tu szła fajnie sobie. No i spoko. Albo tą tasiemkę nareparuję, nie? Albo kupię. The next day. Cześć, z tej strony Kolo. Dzisiaj szybka nagrywka. To jest ten Xbox wczoraj. Trochę go jeszcze doczyściłem. Ten wentylator cały wyczyszczony patyczkiem, bo był zawalony. Trochę go odkurzyłem. Trzeba go wyciągnąć. Trzeba wymienić pastę termoprzewodzącą tutaj. I trzeba by chyba zrobić delid. Bo tak, nie tylko w 360. W PlayStation 3 robimy delete, w 360 też robimy delete. Nie we wszystkich, no wiadomo, w FATach to tam rdzenie jest na wierzchu, ale w tych jest taka blaszka. Natomiast to nie dzisiaj, ponieważ pierwsza 32, ja dzisiaj byłem trochę zajęty inną robotą. Dopiero siadłem, to znaczy siedzę tu już jakiś czas, ale dopiero siadłem do tego. No więc chciałbym się w pół godziny do drugiej wyrobić. Także co dzisiaj? Dzisiaj sobie przetestujemy. Najpierw czy ta konsolka w ogóle cokolwiek daje obraz, powinna dawać. Później czy dysk twardy, który do niej był, odpala. On właśnie, gdzie on jest? Gdzieś tu musi być. Przynajmniej ja go nie pamiętam, żebym go gdzieś odkładał. Więc musi tu leżeć. No właśnie, ale go nie widzę i to jest dziwne. Przecież go nie brałem stąd. Dobra, widzę dysk. Nie wiem, co on tam robił. Pewnie dlatego, że był obklejony kurzem, to tam wylądował. Aha, to czekajcie, bo do tego jeszcze będzie to potrzebne. A nie, to nie jest potrzebne. Tutaj trzeba go podłączyć. Dobra. To podłączymy sobie to i sprawdzimy, czy to działa. I teraz to tak na razie na krótko złożyłem. Ta tasiemka jest uszkodzona, muszę kupić nową na Allegro. 15 zł kosztuje taka 4-pinowa, 10-centymetrowa tasiemka. Trochę dużo, no ale no już kupię, bo ta jest docinana nożyczkami, bo była uszkodzona, trochę zdrapałem. Uciąłem ją, trochę zdrapałem tutaj ten plasticzek, tak żeby był te ścieżki były na wierzchu, żeby był styk. Tutaj jest tak włożone na sztukę. Jak się za głęboko włoży, to nie styka. Jak się włoży tak i wyciągnie troszeczkę, cofnie, to wtedy akurat tam łapią te piny. Także to jest tak na razie na sztukę. Tą tasiemkę dokupię pewnie 2-3 dni zanim dojdzie. Natomiast tak na dzisiaj chciałem to przetestować. Tylko. No i właśnie, to potrzebuje jakiegoś dysku twardego, więc zrobiłem sobie taki dysk twardy na USB. Czyli zwykły dysk plus taka przejściówka na USB, kawałek kabelka. I na ten dysk twardy wgrałem FIFA 17, grę, którą mam na półce. Żeby nie piracić, to po prostu testuję na takiej grze, której oryginał posiadam. Trochę szukałem, tak szczerze mówiąc, bo jak wszedłem na jakąś grę na jakąś stronę z ROMami, z plikami ISO do
Xboxa 360, swoją drogą, bardzo łatwo to w internecie znaleźć, tak jakby na Xboxa 360 już Microsoft takich stronek nie zamykał, bo bardzo dużo ich istnieje i tak po prostu wchodzisz i ściągasz pirata, nie? Więc to jest takie trochę... I tak jakby mówię, Microsoft już po tylu latach po prostu tego nie ścigał i te stronki sobie żyją tak w Google'u. Natomiast ja pobrałem grę, którą posiadam, także mam ją na półce, więc w razie czego po prostu tylko testuję, tak? Równie dobrze mogę oryginalną płytę włożyć do napędu. Natomiast dobra, to co? To najpierw podłączam tak, zobaczymy, czy ona wypluje jakiś błąd. Od razu zostawimy sobie tutaj środowisko, będziemy wiedzieć, czy w ogóle cokolwiek, czy mamy zasilacz. Zasilacz świeci na pomarańczowo, co to znaczyło? O, fajnie. Wystartował. Dźwięk nawet wydał. HDMI mam tu. Dobra, ten zasilacz może dam gdzieś tu głębiej, żeby tu mi nie przeszkadzał. HDMI. OK, zaświecił się to kółeczko, jest obraz. Jest obraz i coś się pojawiło nawet. Mimo że nie ma dysku, myślałem, że on wywali, że jest brak dysku. O dziwo nie. No dobra. To zaraz będziemy podłączać tutaj rzeczy w takim razie. Ja bym tylko poszukał OBS-a i pójdę po pada. Czy pad działa bezprzewodowo? Chyba bezprzewodowo, nie? Nie muszę mieć żadnego kabla. Tak jak to jest w PlayStation 3, że trzeba mieć kabel. Ok, ja już sobie podłączam. Zaraz będę streamował wam z OBS-a. Day 4. Teraz tak, jak to było? Te gniazda były do płyty głównej, a te gniazda były do napędu, tak? Na bank. Dobra. A to było tu. I to chyba było tak. Dobra. Czyli to gniazdo musi iść tu. A ja tak myślę, po co ja to rozłączałam, a teraz sobie przypomniałam, przecież Delida tutaj trzeba było zrobić. Znaczy trzeba, nie trzeba, ja nie wiem, czy on się przegrzewał,
czy tutaj trzeba było zrobić, ale jest zrobione, więc będę sobie trzymał tą konsolkę w przyszłości, nie będzie problemu, jak pasta wyschnie. Natomiast jeśli tą konsolkę pogonię, to ewentualny kupujący będzie miał z bani tą rzecz, nie będzie musiał się już męczyć, będzie miał to ogarnięte. Co tu mamy? Tu mamy dysk. Ok, tu mamy jakieś kabelki, czyli najpierw może podłączę sobie tutaj to do dysku. Puśćmy to tędy. Wszystko robię na pałę. Mam nadzieję, że dobrze. Nie patrzę w żadne instrukcje. Jak się pomylę, to nie będzie działać. Najwyżej wtedy popatrzę w instrukcję. I będę myślał, co poszło nie tak. O kurwa. Tutaj powinno być chłodzenie podłączone, a tutaj dysk twardy. Ja to w ogóle podłączałem, czy to? Wątpię, że tak głupio podłączył. Mi się wydaje, że ta wtyczka tylko tam wpadła do tego gniazda i to nie było tak naprawdę podłączone. Ok. Głupio ktoś to wymyślił. Aha, bo zależy to jak, no tak, jak to miało być zamontowane. Według niektórych instrukcji jest na pionowo, więc... Więc w sumie tak. Ja to instaluję poziomo, bo tutaj tak to zostały poziomo. Do izolacji przydałaby się folia, ale nie wiem, nie mam gdzie... Tutaj sięgać po folię, dawa ręcznik papierowy. Papier też nie przewodzi prądu. Okay. Chociaż tu izolacji nie trzeba, bo tu nie ma co zewrzeć, ale... Powiedzmy, że dałem, aby nie było. No i teraz to. Podłączamy tu. Jest podłączone wszystko. Czy jest podłączone wszystko na pewno? Nie jestem pewny, ale dobra, tu mamy jakieś zasilanie. Tu mamy jakieś zasilanie. Okej. Dobra, nie wiem czy tu stawiać tu ten zasilacz. Ok, to muszę obrócić. Zasilacz. Jakiś internet. Nie wiem czy ten internet to jest dobry pomysł, bo ostatnio on się chyba zupdate'ił. I... Jakiś dysk. Jakiś dysk. No to chyba ten dysk, nie? Jeszcze tylko popatrzę, co na nim jest. No jest katalog games z jednym plikiem. I... No i jest ten XK config, ale on jest jakiś taki brzydki.
Czy ja mam ten xkconfig gdzieś tutaj na dysku? Takiej poprawionej wersji? Mam. Copy na ten dysk. Paste, replace. Otwórz w angielski, niech będzie. Menu ISO jest, menu DVD N. No to chyba tak ma być, nie? Tak mi się zdaje. Dobra. I odmontuj. Odmontowane. No i co? I to podłączam tu. Aha. I nie mam tu włącznika. Okej. Ta płytka z włącznikiem. Okej. Okej, i już włączyłem. Teraz jeśli chodzi o włączenie, to czy kabel HDMI jest podłączony? Chyba nie jest, bo nie widzę ani w OBS-ie, ani na monitorze nie widzę żadnego obrazu. OK, w OBS-ie. Czy się pad połączy? Połączył się pad. Teraz czy w OBS-ie będę miał dźwięk? OK, w OBS-ie powinienem mieć dźwięk. Super. Teraz tak, wejdźmy w ustawienia, system. Czy widzi dysk twardy? Widzi dysk twardy. Czyli chyba tutaj do płyty podłączyłem dobrze. No i dalej. Ta płytka jest chyba uszkodzona. Niestety, chyba jest uszkodzona. 2 dni zabawy. No robię wszystko według instrukcji i to nie działa, także. Nie pisze, że jest to media, coś tam, coś tam. Nie. Nie działa. Nie wiem, jak to debugować inaczej. No trzeba by mieć ten wyświetlacz chyba tu po USB, żeby to spróbować debugować. Patrzę jeszcze tutaj na YouTube instrukcje. Gościu to składa. Czy na pewno nie pomyliłem kabelków? To nie, kabelki są dobrze.
No nie mam tego wyświetlacza do tego, niestety. I chyba po prostu nie dam rady tego obsłużyć. Czytać czyta. Spróbuję teraz włączyć przez eject. To powinien się uruchomić w takim trybie, w którym ta płytka tak jakby nie działa i mamy dostęp do oryginalnego CD-ROM-u. Okej. Tak powinno być w miarę. Okej. Zobaczmy fifkę. Czy ja pobrałem jakąś kolejną gierkę na... Na Xboxa, żeby ewentualnie nie pobrałem. Dobra, ten tryb działa. Czyli jestem pewny, że. Nie wiem, Red Dead Redemption? Próbować? Też chyba mam oryginał, więc to by nie było piractwo. Jeśli ściągnę Red Deada, a tak jak mówię, oryginał sobie leży na półeczce. Właściwie Red Deada to mam na PS3 i na Xboxa 360. Mam jeszcze jakiegoś? O Jezu, 13 godzin to się będzie ściągać, to nie. Zobaczę z innej strony. To będę musiał chyba anulować zaraz. Ok, anulowałem tego, co będzie się ściągał jeden dzień. A z tej drugiej stronki 3 minuty 20 sekund. A to napęd tak buczy. Ok. Co? Ja to, co ja chcę zrobić? Chcę wyjść z tej gry. Jak się wychodzi z gry? W Xboxie 360. Kto pamięta? Xbox Home, nie? Tutaj trzeba dać. A, no tak. Are you sure? Ta, jestem sure. W sensie nie dziewczyna. Tak, jestem sure, nie dziewczyna i dobrze mi z tym. W przeciwieństwie do install, o, czyżby na 360 można było instalować na dysku? A, i się nie niszczyło lasera, i to była przewaga między. Bo PS3 tego nie miał. Pamiętam, i była wojna, że w Xboxie możesz zainstalować grę na dysk,
raz męczysz laser i później grasz z dysku. A w PS3, no ale faktem, że w PS3 laser dłużej wytrzymywały, nie? A w 360 padały jak muchy. No, Sony jednak ma lepszą technikę, jeśli chodzi o lasery, bo robiło kompakty w latach 80., nie? A Microsoft co dopiero zaczął. To co oni tam wiedzieli o laserach w Microsoftie, nie? No ale faktem dobrze, że widzicie, Microsoft pomyślał o tej instalacji na dysku. Stwierdzili, że dobra, okej, skoro robimy słabe, zobaczę, co jest na tym pendrive'ie w międzyczasie. Poszli po rozum do głowy, stwierdzili, że skoro robimy słabe lasary, to dajmy ludziom tą możliwość, nie? Jest tu jakiś xkconfig. Czekajcie, otworzę sobie go w... On jest taki trochę dziwny. Wydaje mi się, że to nie jest poprawny, ale okej. Zobaczmy takiego, skoro ten dysk nie działa. Odmontowałem, okej, mogę tego pendrive'a. Zobaczymy teraz, czy z pendrive'a. A w międzyczasie rozpakuję zipa, który mi się ściągnął. Z tym Red Deadem i nie powinno, powinno go wyłączyć. Konsolę powinno wyłączyć. Turn off. Okay. Teraz pytanie, bo widzę. A, zgasł dysk. Czyli już nie ma napięcia po wyłączeniu konsoli. Dobra. Okej, włączyłem spada konsolę. Ja tutaj tego zipa miałem z tym Red Deadem rozpakować. Okej. Ok, już pakowuje się. A ja zobaczę, czy może teraz zatrybiło. No kurde, nie ma. Media coś tam powinno pisać. No nie. No nie. No ja nie wiem, co jest z tym nie tak. No dobra. To co? To podłączę ten dysk.
Podłączę ten pendrive. Sprawdzę, czy na pewno te dwie rzeczy są w NTFS-ie. NTFS-ie, tak? Dobrze mówię. Wyłączę konsolę. One hour later. Sprawdźmy, czy teraz działa. Tu coś zamrugało. Ej, nie świeci na niebiesko. A cóż to? O, zaświeciło. Ciekawe. Wcześniej chyba świeciło cały czas. Nie było takich reakcji. O, to ciekawe. Coś się zmieniło. Może zacznie działać. Ja w ogóle zamiast patrzeć na monitor, to se patrzę w OBS-a. Nie wiem, po co tam monitor stoi. Mógłbym go sprzedać. No, kosztował 24 cale. To jest taki monitor o telewizor. Bo ma wszystko. HDMI, kompozyt, komponent, DVI, VGA, DisplayPort. Naprawdę, wszystkie możliwe wejścia ma, jakie są. Ty, no i chuj. Nic. I nie działa, tak? Naprawdę? Czy do tego trzeba mieć jakąś specjalną, starą wersję softu? O co tu chodzi? 2000 years later. Okej, wygląda na to, że sumy MD5 się zgadzają, więc odpalamy po raz kolejny. Tak, kurwa, bo przecież 56. próba odpalenia tego gówna to i tak za mało. Pewnie nie uda ci się, kurwa, człowieku, tego teraz zrobić. Chuj, męcz się dalej, nie? Uwielbiam elektronikę. I swoją uparytość, nie? Gdyby nie to, to bym nigdy nie... Fło! Linuxa nawet nie zainstalował, gdybym nie był taki uparty, nie mówiąc o tym, żebym się nie nauczył administrować systemami, mieć własne sieci i tak dalej, nie? Czy choćby zrobienie firmy hostingowej, nie? Bo właśnie siedziałem po nocach i tłukłem, aż się uda, nie? No więc... Nie odpuszczam. Tłukę, aż się uda. Nie wiem, po co ja to gówno w ogóle robię, jak jest RGH, ale okej. Okay. O, czyta. Okej. Okay. Opening. Close. I chuj. Dobra, jeszcze raz opening. Close. I chuj. Czyli to jednak musi być tam 8. Co kurwa znaczy? Że jeśli Jungle Flasher pokazuje 0401, czyli tu, a na labelce masz 255. Ja mam na labelce napisane tak, a nie 255. Na jakiej labelce? Kurwa, przydałaby się jakaś lepsza instrukcja od tego.
This parameter is for slim console that have been dumped with Jungle Flasher. Dobra, ja mam tak. Jungle Flasherem mam zdumpowany soft. OK. Później pisze, if you have PAF console or a slim console, leave the value as it is. I jest napisane, że ma być 0. Ale tego nie rozumiem. Że ten parametr jest dla slimów, w których ściągnęłeś coś Jungle Flasherem, ale jeśli masz PAFa albo slima, to zostaw 0. Czyli to dla slimów, ale chuj, jak masz slima, zostaw 0. Jedno zdanie wyklucza drugie. Ja nie wiem, co za kurwa... Na pewno informatyk tego nie pisał, bo już by w ifologii się rozjebał, nie? No i teraz pisze, że jeśli konsola mówi 225 w Jungle Flasherze, ale ma labelkę 95 coś tam, u mnie w Jungle Flasherze było na pewno dobrze był podany firmware. Chyba, że gdzieś indziej miałem patrzeć. No ja mam 0.4.0.1, ale przydałoby się, żeby jeśli Jungle Flasher mówi coś tam, ale w którym miejscu on mówi, bo może... No dobra, jedyne co zmieniłem to tylko tą cyferkę. I przestało działać. Dobra, to w takim razie, a ja muszę go restartować? Mogę tak, kurwa, zrobimy opcję, że zmienię teraz na, okej, dam na 7. Siódemki jeszcze nie testowałem. Jest zmieniony na 7. O, zaczyna czytać coś. Opening. Close. Reading. Opening. Close. Reading. OK. Nic nie widzi, że tak powiem. Spróbuję zmienić na 8, tak live, a jak nie zadziała, to dopiero zrobię restart. Ok, zmieniłem na 8. Jeszcze tylko sobie... Czytam plik, sprawdzę, czy na pewno odmontuję. Okej. Okay.
Nie pomogło nic. Okej, czyta teraz. No i patrz, teraz działa. Ciekawe, czy restart pomógł. Zmienię później na siódemkę, jak nie będzie teraz odpalać tej gry. Czemu jest no label?